na to mieszam wódkę z Red Bullem. Nie mam sąsiadów, bo jebie na klatce. Siemanko moi widzowie, witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Tym razem rozpakuję kolejny gadżet do samochodu. Jakiś czas temu rozpakowywałem bardzo fajne radio 1 DIN dotykowe do mojej Corsy, ale niestety to radio nie jest z Androidem i tym razem będę rozpakowywał ogromne radio 2 DIN, aż 10-calowe, ale tym razem do Jaguara X-Type'a. Tam docelowo będzie montowane, a przez jakiś czas może będzie siedzieć w Corsie, będzie ona wyglądać niczym Tesla z tak wielkim wyświetlaczem. Zobaczymy, może spróbuję zrobić rzeźbę, żeby ją tam zamontować. Radio oczywiście możecie kupić na AliExpress. Na dzień dzisiejszy kwota to jest 755 zł. Ja w podobnej kwocie kupiłem. Są magazyny inne otwarte: Polska, Hiszpania, Francja, Włochy. Przesyłka jest płatna 20 zł przez DPD. Tylko więc czekacie 5 dni i macie to zarąbiste radio już nawet w Polsce. Więc otwórzmy to radijko. Więc jest otwarte. Ale porządnie zapakowane. Kurde, skurczybyki. Zobaczcie. Jaka pianka porządna. Jaka gruba, naprawdę. Instrukcja obsługi na samej górze. Z tyłu mamy chyba antenkę od GPS-a. Albo coś innego, zobaczymy później. O, tu jest GPS. To tamto nie wiem, co to jest. O, w gratisie jeszcze producent dodaje kamerkę cofania. To również będziemy montować do Jaga. Kabelki. O, i o dziwo. Są tu uchwyty do mocowania tego radia. W AliExpressnicy było o tym napisane, żeby jakieś uchwyty były. Dodatkowo mikrofon możemy sobie podpiąć. Radio ma funkcję rozmowy telefonicznej przez Bluetooth, gdy połączymy z naszym smartfonem i możemy sobie gadać przez to radio. Wydaje mi się, że rzadko kto z tego korzysta, chyba że akurat mamy podłączony telefon przez Bluetooth i puszczamy muzykę, na przykład z YouTube'a, ale tutaj dzięki temu, że jest Android, to będziemy mogli sobie puszczać muzykę bezpośrednio z tego radia. Więc tak to wygląda. Jedna pianka. Druga pianka. Uważajcie przy otwieraniu, ponieważ ekran jest osobno. Tak wygląda ekran. No radio niczym po prostu tablet. Prawie jak mój laptop. I nawet, o dziwo, mamy zabezpieczenie już folią. I tutaj mamy uchwyt na to radio. Jeszcze nie mówiłem, to radio jest firmy Eunavi. Jakby co. Filmików o tym radio i o tej firmie jest ogólnie mało, więc postanowiłem, że zrobię taki filmik i zrobię film również osobny z montażu tego radia do Jaguara, ponieważ jeśli chodzi o X-Type'a, to bardzo mało osób montuje radia 2 DIN, nie ma żadnych poradników, na forach też w sumie nic nie ma, więc ja w sumie z moim bratem jako pierwsi będziemy rzeźbić i spróbować zamontować takie radyjko do Jaguara i zobaczymy, czy to będzie wyglądać kozacko, czy też nie. Jaki będzie efekt finalny i będzie to również poradnik w przyszłości dla osób, które będą chciały wykonać podobną operację. Więc tak wygląda radio. Wydaje się solidne, nawet ciężkie. I co ciekawe, to radio jest takie obrotowe, 360. Ojejku, to tak strasznie ciężko chodzi. No w sumie podczas jazdy, jakby nam się obracało radio, to była trochę lipa. Ciężko chodzi, możemy sobie obracać na boki, do góry, na dół, po prostu jak chcemy. Pewnie się to z czasem wyrobi, znając życie. Jak widzimy, mamy tutaj różne naklejki. Firma Eunavi. Jakaś instrukcja tu, który port jest do czego, gdzie jest bezpiecznik, gdzie połączyć głośniki, takie pierdoły. Mamy tutaj nawet hologramową taką naklejkę. Tutaj mamy nawet taką plombę, żeby nie otwierać. Tutaj mamy śrubki właśnie do montażu, żeby zamontować to radio. Jest napisane, że muszą mieć max 6 mm. Tak wygląda z tyłu, jest bezpiecznik. Ludzie pisali o innym radiu, że on w ogóle nie działa, ten bezpiecznik. Nie wiem, może to sprawdzimy. Zabezpieczenie na GPS-a. Patrzcie, każde wejście ma taką zaślepkę jakby. Zarąbiście to wygląda, wszystko jest opisane. Co do czego jest, nawet jest tutaj, że AUX, kamera, subwoofer. Super. Tutaj wygląda to na wejście na wiatraczek, ale niestety tego wiatraczka tutaj nie ma. Mamy dwa wejścia USB, jedno USB, drugie. Fajnie, bo możemy sobie do podłokietnika poprowadzić czy coś. Teraz zajmijmy się tym, co było w środku. Lecimy. Jeden woreczek, jeden kabel. Tym razem kabel z kamerką. Tak ona wygląda. Też będziemy jakoś montować. Będzie rzeźba, rzeźba i jeszcze raz rzeźba. To, co najbardziej lubimy i bez czego się nigdy nie obejdzie. Śrubki do zamontowania kamery. Kable do przeciągnięcia sygnału do naszego radia. I mamy nawet instrukcję obsługi do podłączenia kamery. Kolejny worek,
Widzicie, wszystko jest ładnie osobno popakowane. Elementy do montażu radia. I mamy całą wiązkę. Najważniejsza rzecz w sumie. Wszystko jest poopisywane elegancko. Po chińsku, jak i po angielsku. Tylko niestety jest dużo tych kabelków. Pełna paleta barw. Dalej, GPS. Prowadzicie sobie kabelek przed nim panelem całym. I przyklejacie sobie pod szybą, macie GPS. Odpalacie w radiu janosika. Wielki wyświetlacz. I można sobie wtedy jechać. I mikrofon, nie będę rozpakowywał, bo raczej tego nie będziemy montować. I instrukcja obsługi. Welcome to Enavi. Karteczka, żeby zostawić pozytywną opinię. W dobrej jakości. Można powiedzieć, że się starają. O! Co ciekawe, dostaliśmy nawet gratis od ich firmy. Jest to patyczek, niestety z gumką, do obsługi ekranu dotykowego. Jakby był rysik, byłoby lepiej, bym wtedy mógł smartwatcha sobie obsługiwać, a te z gumką niestety na nim nie działają. Więc wszystko jest w instrukcji. I co ciekawe, gdy dzwoniłem po polskich sklepach, żeby zamówić ramkę do Jaguara, żeby zamontować to radio, wiecie, tą zwykłą, suchą taką, bym powiedział, obudowę, żeby nie było żadnej dziury i prześwitu między resztą konsoli a radiem, to wszyscy ci znawcy od Car Audio, od tych radii, to mówią, że chiński radia to jest gówno, że to siada po 3 miesiącach i nie będzie w ogóle działać, że te radia nie pasują do oryginalnych ramek 2 DIN, są za wysokie i bodajże za szerokie, na pewno są za wysokie, mają 100 mm, a te oryginalne ramki mają trochę mniej, więc zobaczymy, czy to jest prawda, co mówią ci sprzedawcy, bo trochę mi irytowali, nie, to nie pasuje, kup sobie Pioniera i tyle, a po cholerę mi dotykowe radio bez Androida, gdzie ja chcę janosika używać i oglądać YouTube'a. Więc tak prezentuje się radio. Jest ono naprawdę ogromne. Podłączyłem je dopiero na krótko do akumulatora. Jak widzimy, jest poświetlone, bo teraz jest na takim trybie jakby czuwania. Widzicie, tak to się prezentuje. Naprawdę, jakby się tablet podłączyli do samochodu. Petarda. Więc tak wygląda motyw radia. Jak widzicie, macie tu home'a, tu home'a. Tu możecie podgłaśniać, tu są te większe klawisze niż te dotykowe małe. Jest to zarąbiście zrobione intuicyjnie, tak pod samochód dokładnie, że ikony są duże, wszystko jest ładne w obsłudze, czytelne. Bawię się już tym radiem troszkę i wszystko mi się na razie podoba, jestem zajarany tym, uwielbiam takie gadżety. Jak widzicie, tutaj mamy samochodziki, takie tutaj kropeczki. To są, że mamy tutaj wszystkie nasze aplikacje, które są zainstalowane. I tutaj mamy widżety, możemy sobie widżety ustawiać, no naprawdę sztos. Jeszcze tylko janosika muszę zainstalować, no petarda. A samochód to jest właśnie taki dla trybu jazdy, no w samochodzie, że macie najważniejsze aplikacje, a tutaj sobie po prostu na postoju, czy gdzieś tam możecie grzebać, jakieś ustawienia, e-mail, wszystkie pliki, galeria, Google. A tutaj widzicie, przechodzicie i ustawiacie sobie najważniejsze aplikacje, które tylko chcecie, albo nawet widżety. Więc pokażę Wam na szybko YouTube'a. Jest to oczywiście radio z Androidem, jest tu 8.1 Android. Przy włączaniu tego radia było napisane, że jest to Oreo. No i dla mnie to chodzi naprawdę zarąbiście po prostu, jakbym miał spełnienie moich marzeń. Zawsze chciałem mieć takie radio w samochodzie. Z racji tego, że jest to radio samochodowe, to odpalimy moje radio, które mam zamontowane w Oplu. Dotyk działa naprawdę bardzo dobrze. Czasami mógłby być trochę bardziej czuły, no ale no trudno. Jakość jest naprawdę fajna, mamy teraz HD. Widzicie, tutaj było rzeźbienie z kablami, teraz też będzie rzeźbienie. Może spróbuję to radio zamontować w Oplu gdzieś u góry. Mamy właśnie ten podział na ogólne aplikacje, widżety, a tutaj tryb samochodowy, gdzie nie mamy tej brzydkiej tutaj ramki z aplikacjami, widżetami. O, tutaj mamy nawet skrót do sklepu Play, nie widziałem. Bardzo fajnie jest to zrobione, jeszcze się nie pologowałem tutaj. Więc jest to na razie odcinek typowo unboxing, rozpakowanie, pokazałem Wam mniej więcej, jak działa to radio. Widzicie, tu jakieś aktualizacje się włączyły. Jak na razie jestem zadowolony, zobaczymy, co będzie później, czy to radio nam nie padnie. Widzicie, proponowane rzeczy. Trzeba będzie język ustawić. Jeśli chodzi o dane techniczne, link znajdziecie w opisie do aukcji na AliExpress, gdzie możecie kupić to radio. Powiem Wam tylko najważniejsze. Radio ma 10,1 cala, Android 8.1. Jak widzicie, działa to fajnie. Do tego jeszcze ma wbudowanej pamięci 16 giga i bodajże 2 giga RAM. Myślę, że specyfikacje całkiem dobre, zobaczymy, czy po dłuższym czasie nie będzie to się lagować, ale jest to na razie pierwszy odcinek z obsługi tego radia, rozpakowanie, a w kolejnym zobaczycie montaż do Jaga i może jeszcze pojawi się trzeci, gdy już całkowicie ogarnę to radio.
I to tyle na ten film, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i skomentujcie ten film. Jeśli macie chińskie radio 2 DIN, napiszcie swoje odczucia, czy serio padają po 3 miesiącach, tak jak mnie Polacy zapewniali, którzy sprzedają radio 2 DIN, czy żyją dłużej, czy jest to dobry zakup, może mieliście styczność z takimi cudami chińskimi. I tyle, komentował rozpakował Noster, trzymajcie się i cześć! Мне аквалаг нужен, бэйб. Минуты с тобой это пак.